Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. W trzech ostatnich meczach był zabójczo skuteczny. Zapraszamy na transmisję meczu. Halo tu Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Liverpool zmierzy się z Aston Villą. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Son zagrają na bokach pomocy. W ataku zobaczymy Kyliana Mbappé. Zobaczmy, jak wygląda skład Aston Villa na to spotkanie. Kamara oraz Yuri Tielemans zagrają na środku pomocy. Z przodu sztab szkoleniowy postawił na duet napastników, a czas pokaże, z jakim skutkiem. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Musi to teraz dobrze rozegrać. Tak, to powinno się robić w obronie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Wiele bramek w ostatnich trzech spotkaniach to wynik, który musi imponować nawet najbardziej wymagającym kibicom. Zdziwię się, jeśli dziś niczego nie dołoży. Przy piłce teraz De Villans. Teraz będzie dobra okazja. Piłka dalej w grze. Tak jest! Strzelanie rozpoczyna nam dzisiaj sam Kylian Mbappé. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jak? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. I tracą piłkę. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Okazja! Nie zepsuć tego! Naprawdę niedużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Yuri Tielemans. Boubacar Camara. I teraz zmiana posiadania. Okazja, jak marzenie! Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Wychodzi na pozycję. Jeszcze jest groźnie. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. Dwa do zera. Gramy dalej. Kamara. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozpoczynamy drugą połowę. Liverpool przy piłce. Komfortowa sytuacja przy tym prowadzeniu, ale muszą uważać.
Zdecydowane, twarde wejście teraz. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Ciągle pachnie bramką. Bramka, proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Popatrzmy raz jeszcze ponownie, umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! Moussa Diaby. Potężna bomba to była, Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie. Zabrakło tu celności. Zła decyzja. McAllister. I przy piłce Son. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Za moment zmiana w składzie Aston Villa. Mbappé, kibice chcą strzału. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Watkins. Jednak trochę za ostra ta interwencja. I w mur. Strzał zablokowany. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Broni. Dobrze. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Teraz będzie niebezpiecznie. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Co za blok. Po tym wybiciu będzie wrzutka z autu. Teraz Thiago zbiega do środka. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Mohamed Salah teraz, ale piłkę mają rywale. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mbappé, będzie groźnie. Niesamowita parada Emiliano Martineza. Salah traci piłkę, niedokładne podanie. Znów się potwierdziło, że jeśli działacze PSG... No, teraz zrobiło się groźnie. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Ależ bramka. Na powtórce widzimy, jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Piłkę ma Liverpool. Andy Robertson. Piłka do Williama Saliby. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Andy Robertson. Piłka do Williama Saliby. Alexander Arnold. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. No, przekonujące. Pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.